Niestety, ale smutna informacja dotarła do nas. Zmarł Marek Siwecki, pierwszy trener Roberta Lewandowskiego. Dzisiaj właśnie na temat tego człowieka, który zmarł na nowotwór żołądka, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, w wieku 55 lat zmarł Marek Siwecki, pierwszy trener Roberta Lewandowskiego. Myślę, że warto tak naprawdę o tym wspomnieć. Pewnie wiele osób tak naprawdę nie będzie kojarzyło tego trenera, bo to nie jest trener, który prowadzi tu jakieś drużyny z ekstraklasy, czy prowadził, tak? Natomiast rzeczywiście te pierwsze kroki zawsze się stawia u tych pierwszych trenerów, tak? Ci pierwsi trenerzy są najważniejsi w karierze piłkarskiej. Później oczywiście jest cały wielki świat piłki nożnej, biznes, potężne zarobki, transfery. Natomiast wszystko zaczyna się tak naprawdę od pierwszych tutaj trenerów. To najważniejsza rzecz tak naprawdę w nich jest, żeby tą pasję zaszczepić. No, okoliczności śmierci są straszne tak naprawdę, bo trener Marek Siwecki zmarł w niedzielę o godzinie 22 w szpitalu. Miał nowotwór żołądka z naciekami do oczewnej. Natomiast jeszcze w październiku tamtego roku był okazem zdrowia. Później pojawiły się potworne bóle brzucha. Zgłosił się tak naprawdę do szpitala i praktycznie od listopada tutaj miał problemy tak zdrowotne. W styczniu tutaj dowiedział się, że właśnie ma chorobę nowotworową. Co ciekawe, rodzina nawet nie chciała tutaj organizować jakiejś zbiórki pieniędzy, tylko jakby proszono o informację dotyczącą pomocy, tak, dla tego mężczyzny, jakieś terapie, lekarzy. Natomiast wiemy, że to wszystko się tak naprawdę strasznie skończyło. I teraz tak, tutaj co mówiła żona Maria Siwecka na temat właśnie tragicznie zmarłego męża. Na początku stycznia usłyszeliśmy porażającą diagnozę, nowotwór. Postępuje bardzo szybko, jest umiejscowiony w przewodzie pokarmowym z naciekami na oczewną. Choroba bardzo wyniszczyła jego organizm, tak tutaj powiedziała. Także to jest straszna informacja, właśnie jeśli chodzi tutaj o tego trenera, tak, że no, w tak szybki, drastyczny tak naprawdę sposób odszedł, tak, że ta choroba, no widzimy, nowotworowa, no absolutnie tutaj nie wybiera, tak, czy to jest człowiek wysportowany, czy to jest inny człowiek, po prostu żniwo choroby nowotworowej jest straszne tak naprawdę. I teraz wypowiedź jednego z wychowanków, a więc Jarosław Szywała, trener warszawskiego klubu Zwar Międzylesie, powiedział się w ten sposób: to taki facet, jakich dziś się nie spotyka. Pamiętam, że kiedyś wygraliśmy jakiś turniej we Francji, dostaliśmy puchar, medale, ale trener zniknął. Okazało się, że stanął sobie gdzieś z boku, bo uważał, że to do drużyna wywalczyła, a nie on. Spokojny, skromny, aż do przesady. Tak właśnie powiedział jego wychowanek. No, niektórzy tutaj uważają, że Robert Lewandowski poniekąd zawdzięcza jemu karierę. No oczywiście wiadomo, że Robert Lewandowski no, pracuje ciężko tak każdego dnia, natomiast problem był taki z Robertem. Wiadomo, że on pochodził z rodziny wysportowanej, tak, czy związanej ze sportem, o, w ten sposób lepiej to powiedzieć, że tutaj jego ojciec chciał, żeby Robert uprawiał lekkoatletykę, tak, natomiast jakby tutaj trener Marek Siwecki przekonał go, żeby został właśnie jednak piłkarzem. Żeby został właśnie piłkarzem. Także no, szokująca tak naprawdę informacja. W stosunkowo młodym wieku, 55 lat, rzeczywiście tutaj zmarł wspaniały człowiek związany z piłką nożną. Tutaj no, to jest bardzo ważne dzisiaj tak naprawdę, tak? Ci trenerzy, którzy zajmują się tymi właśnie młodzikami, tymi chłopcami, bo często się o nich właśnie zapomina. Żyjemy oczywiście w kulcie Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, Robert Lewandowski dzisiaj, natomiast oni gdzieś się uczyli, tak? Gdzieś się po prostu uczyli, gdzieś ktoś musiał im pierwsze kroki pokazać, jak stawiać, a to wszystko później się kręci dalej. Później jakby kluby korzystają, te największe, Real czy Bayern, korzystają z możliwości piłkarzy, natomiast gdzieś tego wszystkiego musieli się nauczyć, tej techniki, tak, gry, funkcjonowania tego wszystkiego musieli się nauczyć.
właśnie najważniejsze są takie osoby, dlatego warto według mnie wspomnieć o tym szkoleniowcu właśnie tak, zwłaszcza, że no to były czasy, kiedy Robert praktycznie grał, początek lat 2000, tak. To nie były takie czasy jak dzisiaj, gdzie mamy praktycznie wszędzie orliki, systemy, centralną ligę juniorów, wszystko jest praktycznie dzisiaj monitorowane. Zresztą jakby Zbigniew Boniek powiedział, że to jest jego jakby jeden z priorytetów, żeby żaden młody piłkarz, który zdradza jakby potencjał, nie wyciekł, tak? Czy żeby po prostu nie zrezygnował z piłki, żeby został dostrzeżony przez Polski Związek Piłki Nożnej, czy po prostu ten talent został uszlifowany. No to jest wiele czynników tak naprawdę, żeby piłkarz zaistniał. Tak? Nie tylko sama umiejętność, nie tylko sama praca, ale też otoczenie, to też po prostu psychika, nastawienie. Wiele piłkarzy tutaj, wiele osób mogło zostać piłkarzami, natomiast gdzieś zabrakło tych kluczowych osób, tak, które właśnie zaszczepiłyby taką chęć, żeby tam grać, tak, żeby tam grać. Robert Lewandowski zawsze powtarzał, że to było jego marzenie, grać dla reprezentacji Polski, grać na dużych stadionach. Ojciec Roberta mówił, że nawet mu specjalnie dał na imię Robert, żeby tutaj w przyszłości, jak będzie odnosił sukcesy międzynarodowe, łatwiej mówiło się, tak, że to jest Rob, żeby po angielsku, bo łatwiej można było mówić. Nie dawał mu takiego imienia typowo słoweńskiego, tak, żeby nie było problemu, tylko właśnie, żeby był Rob, żeby ludzie mogli wymawiać. Natomiast to są te kluczowe osoby, tak, tacy właśnie jak Marek Siwecki, którzy trenują tych młodych ludzi, tych młodych chłopaków, często za śmieszne pieniądze, no nie ma co się ukrywać, nie ma co ukrywać. Dziś może to wszystko się zmieniło, natomiast jeszcze tu w latach 2000 czy w 90 bardzo często takie osoby działały prospołecznie albo za po prostu śmieszne pieniądze i tym bardziej należy się szacunek takim ludziom, bo rzeczywiście oni wnoszą ogromny wkład. To też jest jakby istotne z punktu widzenia jakby reprezentacji Polski, tak, no bo Robert Lewandowski gra dla reprezentacji i właśnie dzięki takim osobom jak tutaj trener Marek Siwecki, to Robert dziś jest tej reprezentacji, także dziś ta reprezentacja Zbigniew Boniek PZPN powinien też uhonorować takiego trenera, tak? Takiego właśnie tutaj trenera, że Robert dziś może strzelać bramki dla reprezentacji, między innymi właśnie dzięki takim trenerom, tak, takim osobom związanym właśnie z sportem, często anonimowych, którzy odwalają kawał ciężkiej roboty, tak? Ciężkiej roboty i o nich się zapomina. Oczywiście później piłkarz idzie dalej w swój świat i dalej pisze swoją karierę, natomiast ważne jest to, żeby nie zapominać o takich osobach. Tak powiedziałem, no widziałem te informacje, chciałem nawet nagrać taki filmik, gdzie tutaj informowałem o tej chorobie, no ale wydawało mi się, że tutaj gdzieś tam chyba jego syn też na mediach społecznościowych to nagłośnił, tak, o chorobie swojego ojca tutaj, no ale nikt nie spodziewał się, że tak szybko on po prostu umrze, tak, no tu nawet rodzina nie chodziło o pieniądze, tylko chodziło na zbiórkę na pieniądze, tak, tylko chodziło o to, żeby jakieś metody alternatywne do choroby nowotworowej, no ale ona bardzo szybko postępowała, ta choroba, no straszna sprawa, tak, no wyobrażacie sobie ból brzucha, który później okazuje się, że to jest choroba nowotworowa z naciekiem na otrzewną, no to bardzo niebezpieczna tak naprawdę rzecz i taka szybka, tak naprawdę nagła choroba, no straszne są te choroby nowotworowe w dzisiejszych czasach, to jest absolutnie plaga i zmora czasów współczesnych, tak, dramat naprawdę, szkoda, bo na pewno mógł jeszcze po prostu pomóc, mógł jeszcze wychować kolejne pokolenia piłkarzy, wyszkolić na tym wczesnym etapie, tak, i spokojnie sobie jeszcze żyć, natomiast no rzeczywiście tutaj to strasznie się skończyło. To, co właśnie opowiada ten wychowanek, tak, że gdzieś trener stał z boku, uważa, że to piłkarze zdobyli ten tytuł we Francji, dziś gdzie jest ta pazerność taka, tak, każdy sobie przypisuje sukcesy, tak, to tym bardziej się ceni takich ludzi, którzy potrafią tutaj docenić sukces piłkarzy, nie przypisać go sobie, nie być pysznym, nie być pazernym i rzeczywiście tacy ludzie jak my tutaj, jak właśnie ten trener, wykonywali kawał ciężkiej roboty i szacunek im za to, no bo to w dzisiejszych czasach wiem, jak to wszystko wygląda, tak, no zestawmy sobie José Mourinho, tak, trenera, który jest pyszny, który mówi do ciebie special one, zwracajcie się do mnie special one, z trenerem, który rzeczywiście coś osiągnął, takim jak Marek Siwecki, tak, który rzeczywiście wyszkolił Roberta Lewandowskiego, tak, i tutaj, no tak powiedziałem, mówi się o tym, że
on wpłynął na decyzję ojca Roberta, żeby właśnie Robert został piłkarzem. Przykra sprawa. Oczywiście tutaj wyrażam kondolencje rodzinie pana Marka, no i wyrazy szacunku. Możecie napisać w komentarzach, tak, znak znicza albo wyrazy szacunku, jeżeli znajdziecie tego trenera. Pozdrawiam, trzymajcie się. Polska powinna być wdzięczna, tak, takiemu trenerowi, za, że wyszkolił właśnie Roberta Lewandowskiego. Zresztą cały świat piłki powinien być wdzięczny, bo dziś możemy podziwiać Roberta Lewandowskiego, a nie na przykład Roberta, który jest lekkoatletą. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.